Nie rozumie po polsku? Dzień dobry, jestem Wagelisz. Nie rozumie po polsku. Pierogi. Dobre, dobrze. Dobry wieczór. Tak. Oh, other. Jak się masz? To bardzo dawna inicjatywa. Jak sięgam pamięcią, kiedy byłem prorektorem, rozpoczęliśmy ten projekt bardzo interesujący, promocja młodzieży, ale przede wszystkim zbliżenie tej młodzieży poprzez kuchnię, poprzez ich zwyczaje, takie najprostsze, takie właśnie życiowe. Bardzo się cieszymy, że to trwa, że to jest przedłużone i że nabrało takiego rozmachu. Studenci z całego świata, absolutnie z całego świata mogą podzielić się swoimi smakami, a przez to swoją przyjaźnią. Młodzi ludzie z różnych krajów, którzy razem realizują ciekawe projekty w murach Politechniki, ale nie tylko, ożywiają nasze miasto, wprowadzają tutaj klimat współpracy międzynarodowej, no i przy okazji można dobrze zjeść. No, dzisiejsza impreza jest bardzo spontaniczna, żywiołowa. Erasmusi z różnych po prostu miejsc świata przygotowali coś takiego, co ma oddawać ich kuchnię, kuchnię ich kraju, bazując jednak na tych surowcach, które można u nas dostać. Faktycznie starali się dostać swoje takie naturalne przyprawy, których używają w Turcji. I cook salmorejo. It's a typical dish from the south of Spain, from Córdoba. The ingredients are tomatoes, bread for yesterday, one garlic, and olive oil and salt. It's very simple, but it's amazing. And I'm the best chef from Spain. We are coming from Turkey. And we make some different foods. One of the meat is with meat and vegetables, and I think we will meet our desserts. They like them. It is easy and we love it. It's not so heavy, so it's good. We like to eat in Turkey, and I think we know the cook. Politechnika Opolska.